Także tak jak Ewa powiedziała, kaligrafia jest rzemiosłem, to na pewno. Jest pewną umiejętnością, którą się zdobywa z trudem, ale może być wydźwignięta, jak każda inna dziedzina sztuki, na taki poziom artystyczny, który byśmy już nazwali sztuką. Jak najbardziej, tak. Dla tych wszystkich, którzy śledzą tę dyskusję w internecie i do tej pory nic nie słyszeli, chciałem powiedzieć, że tak naprawdę dopiero zaczęliśmy. Niech Państwu nie będzie przykro. Chciałem jeszcze zapytać Panią Monikę, ponieważ o książce planuję rozmawiać trochę później. Chciałem bardzo dużo rzeczy się dowiedzieć na temat tych prywatnych doświadczeń autorek książki, ale nie chcę, żeby Pani po prostu przysłuchiwała się tylko naszej rozmowie. Ale to bardzo miło się słucha. Z całą pewnością, ale jednak czuję też potrzebę porozmawiania z Panią. Czy Pani zaangażowanie w ten projekt było przypadkowe, czy też Pani również interesuje się kaligrafią, zajmuje się nią, czy zajmowała się nią wcześniej? Tak, ja się przygotowałam na to pytanie i chciałam, żeby taka odpowiedź była taka troszkę skandalizująca, więc chciałam powiedzieć, że ja Panią Ewę przekupiłam, żeby tą książkę robić. Nie, i Panią Ewę i Panią Barbarę przekupiłam, tak. Wyglądało to tak, że chciałam zachęcić Panie do udziału w zajęciach, które prowadzę dla studentów i chciałam, żeby Panie włączyły się w taki proces dydaktyczny. No ale dowiedziałam się, że Panie strasznie są zajęte i mają mało czasu, bo mają problem, ponieważ napisały książkę i próbują ją jakoś ogarnąć. I tak naprawdę no nie mają za bardzo czasu. I wtedy ja tak trochę kurtuazyjnie rzuciłam, że może mogłabym trochę pomóc, bo wtedy jak ja im pomogę, pomyślałam sobie, to one jednak przyjdą. Będą zobowiązane i przyjdą na ten wydział do nas trochę popracować. I wtedy było, tak, naprawdę? A pani się tym zajmuje? To tak, tak, oczywiście. No i koniec. I wtedy przepadłam już i tak to się zaczęło i bardzo jestem szczęśliwa z tego powodu. No ale to nie odpowiada na moje pytanie, czy kaligrafia pojawiła się w Pani życiu dopiero wtedy, kiedy chciała Pani po prostu wprowadzić ją do kurikulum swoich studentów, czy też wcześniej była Pani bliska jako nie, część własnych działań? Nie, kaligrafia zawsze była mi bliska, ponieważ to jest taka pierwsza rzecz, która, to jest taki pierwszy krok do typografii, tak? Ponieważ ja zajmuję się projektowaniem, uczę projektowania studentów i gdzieś zawsze to pismo pojawia się, a że pojawia się i staram się to studentom przybliżyć w takiej pigułce właściwie od pisma obrazkowego, tak od lasko, przechodząc poprzez różne formy i poprzez pismo ręczne, no to gdzieś zawsze ta kaligrafia była, tak, w obszarze moich zainteresowań i nawet już później, jak udało mi się Panie przyciągnąć do nas, w czasie zajęć starałam się zawsze trochę podpatrzeć, trochę sama popisać, bo to się przydaje. Skoro mówimy już o szkole, to chciałbym jeszcze wrócić do Pani doświadczenia, Pani Barbaro, do tej szkoły francuskiej, w której uczyła się Pani zarówno kaligrafii, jak i iluminowania manuskryptów, bo to doświadczenie to jest przede wszystkim doświadczenie technicznego opanowania pewnej umiejętności, z czym wiąże się pewne doświadczenie zmysłowe. Z tego, co wyczytałem, Państwo musieli się tam nauczyć, w jaki sposób trzymać odpowiednie narzędzia, w jaki sposób na przykład strugać pióro, którym Państwo zapisywali te litery i tworzyli iluminację. Czy może Pani o tym opowiedzieć? To jest niezwykle fascynujące, sam ten techniczny aspekt studiów w takim miejscu. Może na początek powiem, że Francuzi, co by o nich nie mówić, a różne rzeczy możemy o Francuzach powiedzieć, oni bardzo cenią rzemiosło i cenią sobie naukę rzemiosła. Dlatego taka szkoła właśnie, w której uczy się młodych adeptów ręcznego pisania, ręcznego ilustrowania i introligatorstwa, nikogo we Francji nie dziwi.
I nauka w szkole, no ja miałam po prostu przyjemność obcowania z mistrzem, tak? Miałam mistrzynię, zresztą Barbarę też, szaloną dyrektorkę, która była mistrzem iluminatorstwa i od niej uczyłam się fachu. I to, co pan mówi, to było po prostu podpatrywanie tego, jak ona pracuje. Jakby wszystko, czego się uczyliśmy, było na zasadzie popatrz, jak ja stawiam tą kreskę, jak stawiam, jak pracuję z farbą, czy z mistrzem kaligrafii, to było tak samo, tak? Popatrz na moją rękę, zobacz, jak ja piszę tą literę, będzie ci łatwiej. To nie było tylko teoretyczne opowiedzenie tego, jak to zrobić, ale pokazanie. I dzięki temu jakby mieliśmy po pierwsze możliwość właśnie obcowania z mistrzem, a po drugie znacznie szybciej w ten sposób się uczy. Oczywiście można się samemu uczyć, to jakby, po to jest ten podręcznik. Ten podręcznik jest do samodzielnej nauki. Natomiast szkoła dawała taką niesłychaną możliwość takiej przygody, takiego terminowania u mistrza i to chyba było najcenniejsze doświadczenie. Pani Ewo, a pani uczyła się sama, czy też podjęła studia? Ja uczyłam się sama. Miałam taką akurat swoją drogę i początek, ponieważ te 19 lat temu, kiedy zainteresowałam się kaligrafią, w Polsce nie było jeszcze ani żadnych kursów, warsztatów. No, żeby nie skłamać, tutaj muszę jednak powiedzieć o tym, że jeden kurs istniał, ale korespondencyjny. Jakoś nie za bardzo potrafiłam sobie wyobrazić korespondencyjny kurs kaligrafii, więc nie podjęłam się, znaczy nie wzięłam w tym udziału. I uczyłam się sama, tylko że ja nie miałam w ogóle takich wyobrażeń na temat swojej drogi kaligraficznej, takiej, że żeby robić to zawodowo, czy jakoś tak. Po prostu myślałam o tym, że to jest bardzo fajne zajęcie, sprawiało mi bardzo wiele przyjemności, bo naprawdę kaligrafowanie liter, ja wiem, że to brzmi jak slogan, że daje takie trochę wyciszenie, że się zwalnia, że nie wiem, że się trochę medytuje przy tym, ale tak jest, naprawdę tak jest. Dopóki się ręka i ciało nie zmęczy, to naprawdę można się wprowadzić w taki bardzo przyjemny stan właśnie takiej trochę, no, takiego wyciszenia. I tylko tak to traktowałam przez kilka lat, pierwszych przynajmniej. Później, i tak jak mówię, nie miałam się za bardzo gdzie tego uczyć, ponieważ żadnych warsztatów kaligrafii tutaj nie było, a ja nie myślałam o tym, żeby wyjeżdżać za granicę i uczyć się kaligrafii, ani też nie wydarzyło się to u mnie przypadkiem, że na przykład wyjechałam za granicę i zobaczyłam, że w ogóle takie możliwości są. To są dosyć ważne, teraz ważne rzeczy, bo ja zaczęłam myśleć o kaligrafii w trochę inny sposób, w momencie, w którym zaczęto mnie pytać, czy mogłabym na przykład wykonać komuś jakąś pracę kaligraficzną, albo czy mogłabym nauczyć kogoś, pokazać kilka liter i coś tam, żeby wytłumaczyć parę rzeczy, bo to takie fajne, czyli osoby, które widziały, czy moi znajomi, którzy podglądali i widzieli, że robię takie rzeczy, chcieli też spróbować. No i pytanie, które się pojawiło kiedyś, ktoś zobaczył jakieś tam moje, zresztą nuty kaligrafowane, ktoś zapytał mnie wprost, czy ty już na tym zarabiasz? Ale nuty współczesne czy neumy? Nie, takie współczesne, które przygotowywałam dla muzyków ze swojego zespołu, wtedy jazzowego. Ja tu może tak na marginesie chciałabym sprostować jedną rzecz, nie jestem piosenkarką, chyba jazzową. Nie powiedziałabym w ten sposób o sobie. Śpiewam, bo bardzo to lubię. Ja to o pani powiedziałem. Tak, to pan o mnie powiedział. Ja bym tak chyba o sobie... Ja skończyłam wokalistykę w szkole jazzowej tutaj krakowskiej i tak, śpiewałam trochę jazzu, ale już nie śpiewam jazzu. Śpiewam, nie jazzuję, ale tak, no śpiewam. Tak czy inaczej, wtedy kaligrafowałam nuty dla kolegów muzyków ze swojego zespołu i po prostu któryś z nich zapytał mnie, czy ty na tym zarabiasz? Myślę sobie, chyba coś mu się pomyliło, bo to jest niemożliwe, żeby na tym zarabiać. Mnie to po prostu do głowy nie przyszło. Ale tak się zdarzyło, że zainteresowanie nauką kaligrafii było coraz większe i dostałam w 2006 roku pierwsze takie zapytanie o możliwość poprowadzenia warsztatów. To były wtedy warsztaty dla dzieci. No
A jeszcze wcześniej miałam możliwość spotkania się na swoich wakacjach, które spędzałam w Niemczech, z Matthiasem Groszkę, takim kaligrafem właśnie z Niemiec. I dzięki niemu właściwie byłam w stanie zrobić taki bardzo milowy krok do przodu, ponieważ on przygotował takie wzorniki, które umożliwiły mi już nie takie błądzenie w ślepo, pisanie właściwie nie wiadomo tak do końca czego, takie nieświadome zupełnie używanie stalówki, tylko zaczęłam tej stalówki używać świadomie, kreślić świadomie, już bardziej świadomie litery, bo widziałam, jak one w ogóle mają wyglądać, prawda? Zobaczyłam jakiś wzór wcześniej, ani żadnych książek, ani kursów. YouTube'a chyba wtedy jeszcze nie było, albo no, jeśli nawet był, to nie było tam filmików instruktażowych do nauki kaligrafii, czy nawet takich pokazujących czyjeś umiejętności. No i stron internetowych też. Nie, naprawdę to nie wyglądało tak jak dzisiaj. Także ja dochodziłam sama do wszystkiego. Może to brzmi trochę dumnie, ale z drugiej strony naprawdę zajęło mi to bardzo dużo czasu, o wiele więcej niż wtedy, kiedy można się uczyć albo z książką, albo na jakichś warsztatach czy w szkole. Także moja droga była przez to wydłużona, chociaż oczywiście jakąś tam satysfakcję czuję z tego, że jestem samoukiem w kaligrafii. No i tak mnie się przydarzyło. Aha, no i dzięki temu chciałam też powiedzieć, że chyba jestem też trochę takim dowodem na to, że można, jak się chce, nauczyć się kaligrafii nawet samemu. Tak. To, co pani mówi, bardzo dobrze pokazuje, ilustruje to, co się stało z kaligrafią, to, co się dzieje z kaligrafią dziś. W jaki sposób ona funkcjonuje. Bardzo niewiele osób zajmuje się nią ze względu na to, że w ich doświadczeniu edukacyjnym kaligrafia była obowiązkowym przedmiotem. Natomiast wspomniałem na samym początku, że kaligrafia jest zjawiskiem kulturowym i oczywiście towarzyszy nam od bardzo, bardzo dawna. W niektórych momentach historii zachodniej kultury odgrywała rolę niezwykle ważną. I chciałem panią Barbarę o to zapytać, ponieważ pani studia z całą pewnością dotyczyły również tego właśnie aspektu pracy dawnych skrybów, kopistów, od których zależało niemal wszystko. Dzisiaj teksty powielamy w sposób dowolny, reprodukujemy je na najrozmaitsze sposoby w średniowieczu, natomiast bez kopisty, który sprawnie posługuje się kaligrafią, nie byłoby w ogóle po prostu kultury. Tak, zgadza się. Ja myślę, że pan już sam odpowiedział trochę na to pytanie. Ja zawsze jak myślę sobie o tym, co zdziałali skrybowie od antyku począwszy, przez całe średniowiecze aż do renesansu, zawsze przypominam sobie o moich ulubionych skrybach i roszkotach mieszkających w Irlandii na początku średniowiecza, którzy taki przykład podaję, to jest jeden z wielu, tak? Bo to, że skrybowie pisali książki naukowe, pisali książki duchowe, religijne i jakby cała kultura, polityka, wszystko co się działo, istniało dzięki słowu pisanemu, bo innego nie było, więc wszystkie umowy, które zawierano, tak, wszystkie rzeczy polityczne, które się załatwiały między państwami, między królami, to jest jakby zrozumiałe, że wszystko to dotyczyło pisma i tych, którzy pisali. Natomiast właśnie przykład i roszkotów zawsze mnie rozczula. Może tego nie pamiętają wszyscy, jaki oni mieli wielki wkład w ratowanie kultury antycznej. W czasach, kiedy tutaj na naszym terenie europejskim przetaczali się barbarzyńcy, to jedni, to drudzy, już nawet nie pamiętam dokładnie, dawno się tego uczyłam, które ludy i kiedy, ale był taki okres po upadku Cesarstwa Rzymskiego, kiedy no tutaj nie było wesoło i wiele takich tęgich głów, uciekając mnichów, nie tylko mnichów, ale głównie, uciekając z terenu naszego kraju, trafiało na wyspy, trafiało do Irlandii i tam, siedząc na tych pięknych połoninach irlandzkich, przepisywali pieczołowicie dzieła antycznych klasyków. I dzięki nim, dzięki tej naprawdę wytężonej pracy skrybów, bardzo wiele dzieł antycznych, które dotrwały do dzisiaj, dzięki nim
te dzieła dotrwały, tak? Bo inaczej byłyby po prostu spalone, zniszczone, a oni je wywieźli, tak? Gratując księgi, przepisując je, tłumacząc. Także ten wkład w kulturę jest jakby dla mnie absolutnie oczywisty, a ten przykład jest taki ciekawy. I bardzo się cieszę, że to na tej dyskusji zostało powiedziane, podczas tej dyskusji zostało powiedziane. W ogóle chciałbym, żeby Państwo chociaż jedną rzecz z tej dyskusji wynieśli a propos kopistów, nie a propos kaligrafii. Po prostu docenili bardzo ich pracę. Słowo kopia i kopista w dzisiejszym słowniku raczej jest kojarzone pejoratywnie. Jako coś, kopia to coś wtórnego, coś, co powiela oryginał i w związku z tym wobec tego oryginału stoi niżej, ale w średniowieczu nikomu, kto posługiwał się łacińskim słowem kopia, nie przyszłoby do głowy, żeby w ten sposób o tym myśleć, zwłaszcza, że samo słowo kopia oznaczało wtedy obfitość, stąd kornukopie, czyli róg obfitości. Dopiero później kopia zaczęła oznaczać coś, co po prostu jest pośrednie, dlatego że nie jest oryginałem. Natomiast w średniowieczu, kiedy ci kopiści kaligrafowali, przepisując traktaty albo poezję, albo jakiekolwiek inne teksty antyczne, po prostu byli nazywani kopistami, dlatego że tworzyli obfitość ich egzemplarzy. To doświadczenie przepisywania jest szczególnym przypadkiem zastosowania kaligrafii. Walter Benjamin w jednym ze swoich tekstów mówi, że tylko ten rozumie tekst, kto go kiedyś przepisał. I przepisywanie tekstu to jest takie rozumienie, jakbyśmy dolinę oglądali spacerując po niej, a nie oglądając ją z lotu ptaka. Ja wiem, że panie na co dzień w różnych sytuacjach posługują się kaligrafią, ale zdarzało wam się również przepisywać teksty. I to jakie teksty? Chyba pan zmierza do tego, że przepisywałam konstytucję obecną, znaczy obecnie panującą czy obowiązującą, jeszcze tak? Obowiązującą, tak. Zdarzyło mi się tak. Nie wiem, czy cokolwiek z niej zrozumiałam, albo czy zrozumiałam wystarczająco dużo. Na pewno więcej, wiem więcej niż wiedziałam wcześniej. Byłam nawet zszokowana, jak cudownie, że tak państwo nasze się troszczy o obywateli, przynajmniej na tych kartach. Tak sobie pomyślałam, że całkiem fajnie to brzmi, że tak poczułam się taka zaopiekowana przez moment rzeczywiście, bo oczywiście, ja wcześniej konstytucji nie czytałam, zanim jej nie dostałam do przepisania czy do przekaligrafowania. Ale to było 4 lata temu to było. Dokładnie 4 lata temu dostałam tę propozycję. I to już było dawno. Ale ciekawi mnie sposób, w jaki, na przykład ja nie mam takiego doświadczenia zbyt często. Jeśli przepisuję jakieś fragmenty, to tylko dlatego, że na przykład, nie wiem, tworzę notatki do tekstu, do eseju, który napiszę. To są krótkie bardzo teksty, więc, znaczy nie eseje, tylko te rzeczy, które przepisuję. Więc to doświadczenie jest bardzo powierzchowne. Ale wyobrażam sobie, że doświadczenie przepisywania, związane z przepisywaniem całego tekstu, musi być wyjątkowe. Czy mogłaby pani opowiedzieć, co się dzieje wtedy z percepcją takiego tekstu? Bardzo często w książkach o średniowiecznych kopistach napotykałem takie fragmenty, w których deprecjonowano ich percepcję. To znaczy, że oni się w tym pewnym momencie wyłączali i tylko mechanicznie przekopiowywali jeden tekst z oryginału do tego manuskryptu, który w danym momencie tworzyli. A jak u was? Czy to, jak wygląda ta percepcja w przypadku waszej pracy? To jeszcze nawiążę do tej konstytucji, ponieważ to był długi tekst, właściwie chyba najdłuższy, jaki miałam okazję kaligrafować. I trwało to 3 miesiące. Pracowałam po kilka, czasami kilkanaście godzin prawie codziennie. Oczywiście nie codziennie, ale prawie codziennie. I tak, jest tak, jak pan mówi. Rzeczywiście trochę automatyzuje się ta praca i na to trzeba uważać oczywiście, bo błędów w takiej pracy, przynajmniej takiej, jaką ja wykonywałam, zrobić nie można i nie może być też żadnych skreśleń. My też jesteśmy trochę mniej tolerancyjni w dzisiejszych czasach dla swoich błędów, bo oczywiście
U nas kopiowanie raczej znaczy drukowanie, kserowanie, czyli nie wymaga to takiego nakładu pracy osoby, która kopiuje, faktycznie kopiuje, jak miało to miejsce na przykład w średniowieczu, kiedy właśnie skrybowie, kaligrafowie pracowali i kopiowali takie długie teksty. Oni byli troszkę bardziej wyrozumiali dla siebie i na przykład tolerowali czasami błędy i po prostu kiedy zrobili błąd, to ten błąd był przekreślony i można było obok napisać, co powinno się znaleźć w tym miejscu, czyli poprawić błąd. Ja oczywiście musiałam ten błąd, jeśli zrobiłam błąd, to musiałam może nie wszystko przepisać, bo ja miałam przygotowane tak zwane składki, czyli jeżeli już, to najwięcej do poprawienia miałam cztery strony, takie dosyć duże cztery strony, to i tak jest dużo, to jest to około dwóch dni takiej pracy, czyli czasami dwa dni pracy do kosza. Ale chciałabym powiedzieć też o tym, że praca, takiego rodzaju praca jest bardzo męcząca fizycznie. Ja naprawdę miałam bardzo ograniczony czas na wykonanie tej pracy i bardzo na styk, więc dla mnie ostatnie dni tej pracy były bardzo, bardzo wyczerpujące. Czasami, mogłabym powiedzieć nawet z łzami w oczach trochę, kiedy wiedziałam, że muszę skończyć, a po prostu ciało fizycznie było już bardzo zmęczone, bo my do pisania używamy nie tylko ręki, ale używamy całego ciała. Używamy mięśni całego ciała, koncentrując ciało. My to znaczy my, osoby znające sztukę kaligrafii? Czy my jako w ogóle piszące? Osoby piszące, ale zwłaszcza kaligrafujące, bo tutaj rzeczywiście kaligrafia wymaga od nas bardzo dużego skupienia. Jeśli chcemy, żeby te litery były piękne i kształtne, to musimy się bardzo skoncentrować na takiej pracy. A tutaj jeszcze dodatkowo, to nie był tekst, który ja sobie dla siebie przepisywałam, prawda? To było coś, to jest dokument obowiązujący aktualnie, więc on musiał być napisany poprawnie. Ja miałam trudne dosyć zadanie, ale się udało i w sumie byłam zadowolona ze swojej pracy i również zleceniodawca, czyli Kancelaria Sejmu, też była zadowolona z tej pracy, ale nie jest to prosta praca. Jeśli o mnie chodzi, to miałam kilka takich doświadczeń kopiowania i tutaj chciałabym opowiedzieć o dwóch. Inaczej się kopiuje tekst, który się rozumie, a inaczej się kopiuje tekst, którego się nie rozumie. Już tłumaczę. Ostatnio na przykład kopiowałam tekst Hołdu Pruskiego. Pierwszy raz przeczytałam wtedy Hołd Pruski po łacinie. Więc łaciny uczyłam się przez rok na studiach, więc moja znajomość średniowiecznej łaciny, jak Państwo możecie się domyślać, jest trochę ograniczona. Więc kopiowanie tego tekstu sprowadzało się do bardzo wytężonej pracy umysłowej, żeby skopiować dobrze znak graficzny i żeby się nie pomylić w tym znaku. I tak jak Ewa, to samo doświadczenie takiego pisania przez 6-8 godzin, niesłychanie wyczerpujące. I tutaj to jest jedno doświadczenie. Natomiast w kopiowaniu tekstu, który się rozumie i który może jest trochę krótszy niż konstytucja, myślę, że tutaj Ewa też by się pewnie przyłączyła do tego doświadczenia. W momencie, kiedy pisze się tekst, który się rozumie, bo jest na przykład w języku, który się rozumie, ma się wrażenie, pisząc go kaligraficznie teraz, oczywiście o tym mówię, ma się wrażenie, że troszeczkę stwarza się go na nowo, czyli jakby dodaje się do niego pewną jakość, czyli to już... To jest takie troszeczkę, tak jakby się stwarzało słowo. Ktoś już to słowo stworzył, ale jakby ja moją ręką, tym, że nadaję mu pewną wartość graficzną, dodaję mu pewną jeszcze dodatkową wartość. I takie doświadczenie właśnie w kopiowaniu ja często mam. To jest absolutnie niezwykłe, dlatego że pani Ewo wspomniała o tym, że oni byli dla siebie bardziej wyrozumiali. No oni nie mieli wyjścia troszeczkę, dlatego że nie dysponowali innym nośnikiem tego samego tekstu, a bardzo często kopiowali teksty, które miały fundamentalne znaczenie kulturowe, na przykład teksty religijne albo komentarze do tekstów religijnych. Najdrobniejszy błąd w takim tekście, który skutkował zmianą doktryny, albo wykładni danej doktryny, mógł wywołać kolosalne konsekwencje, łącznie z napięciem doprowadzącym do wojny. Od skrybów zależało bardzo, od ludzi, którzy potrafili kaligrafować, zależało
bardzo często, w jaki sposób my dzisiaj rozumiemy niektóre teksty kultury antycznej oraz w jaki sposób rozumiemy samych siebie. Taki najprostszy przykład związany z Walterem Benjaminem, który mi przychodzi do głowy, dotyczy jego pasaży, które przecież zostały wydane już drukiem, ale były przepisywane, były do tego druku przysposabiane z rękopisu beniaminowskiego. I w pewnym fragmencie pojawia się słowo, którego do dziś ostatecznej lekcji nie mamy, mianowicie syntagma albo apollińskie cięcie, albo jak chcą niektórzy, apellejskie cięcie. I znam kilka co najmniej tekstów, bardzo znanych tekstów filozoficznych, które z jednej bądź drugiej wersji czerpią garściami, twierdząc, że Benjaminowi chodziło o to. Inni twierdzą natomiast, że chodziło mu o coś zupełnie innego. Więc znaczenie skryby kaligrafującego było naprawdę niezwykle, niezwykle ważne. Dzisiaj to się zmieniło. Dziś jest to sztuka, tak, czyli jak pani przepisuje na przykład taki tekst, albo pani Hołd Pruski, albo pani Konstytucję, to raczej mam takie wrażenie, że robi się to dla efektu, że ktoś po prostu chce mieć rękopiśmienną, pięknie wykaligrafowaną wersję jakiegoś tekstu po to, żeby, no nie wiem, uczynić z niej część celebracji. Albo samego tekstu, tego przepisywanego, albo też tego, co z tym tekstem się wiąże. Ale czy zdarzyło wam się w waszej praktyce popełnić taki błąd, który później zaważył, może nie na rozumieniu konstytucji, ale jednak doprowadził do jakiegoś lekkiego spięcia? Ja wiem, że trudno mówić o własnych błędach, ale obiecujesz, jak panie opowiedzą o własnych błędach, to ja też coś na ten temat powiem od siebie. Ja miałam takie pokusy, jak kaligrafowałam konstytucję. Zrobić błąd. Tak. Ale taki, którego nikt nie zobaczy, tylko ja będę wiedziała o tym, że on tam jest i może się kiedyś ujawni, może coś się zmieni dzięki temu. Nie powiem, czy to zrobiłam, czy nie. Ale nie musi pani... Wiele od tego czasu się zmieniło. Ach, tak sobie żartuję. Jasne. No, inni ludzie w kancelarii Sejmu, to z Sejmu przyszło, czy z kancelarii prezydenta? Z kancelarii Sejmu. Mhm. Tak, jeszcze przed wyborami, które były w 2015 roku. Mnie się błędy zdarzały, oczywiście przydarzyły mi się błędy, jak pisałam konstytucję. Musiałam je poprawiać kilka razy. Nie, no, ale chyba nie przypominam sobie takich błędów, które zaważyłyby jakoś na, no nie wiem, które miałyby takie znaczenie, o jakim pan mówi. O takich sobie nie przypominam. Są błędy w pięknej literze, możecie państwo zobaczyć. Może zaważą na tym, jak się książka będzie sprzedawać, nie wiem, albo warsztaty. Ja na przykład myślałam, że jak piękną literę, teraz jak zrobię kursywę angielską właśnie, opracuję kursywę angielską, bo to jest taki styl pisma, jeden z takich stylów pisma, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, jeśli chodzi o warsztaty kaligrafii, czyli naukę kaligrafii, to myślałam, że będzie mniejsze zainteresowanie, ale chyba skutek był odwrotny i nie wiem, czy to przez te błędy, czy chcą, czy nie mam pojęcia. U mnie doświadczenie z błędami jest właśnie takie. Ja chyba nie mam żadnej dykteryjki jakiejś bardzo zabawnej. Z ostatniego zlecenia, nawet gdybym chciała popełnić błędy, to jak przyniosłam właśnie do weryfikacji do Muzeum Narodowego mój tekst Hołdu i poprosiłam o przeczytanie, żeby sprawdzili, czy nie ma błędów, no niestety nikt się nie zgłosił. Także nie wiem, tak szczerze powiedziawszy, czy popełniłam błąd, ponieważ w tak długim tekście po łacinie mogło mi się to zdarzyć. Wiem z całą pewnością, że niestety ten wstrętny skryba Hołdu Pruskiego był bardzo, znaczy był normalnym człowiekiem, tak? Miał pismo indywidualne, to nie była kaligrafia super regularna. Więc tak jak my dzisiaj piszemy, ja na przykład piszę dwa różne rodzaje B, używając swojego normalnego pisma. Państwo też pewno macie takie doświadczenia. I on też niestety tak robił, że pisał raz takie N, raz takie N,
Raz takie R, a raz takie R. I tego typu błędy wiem, że popełniłam. Jakby inną formę litery użyłam do w wyrazie, w którym powinna być inna. Natomiast u mnie jeszcze było tak, że ja dość często wykonuję pracę na pergaminie, a tak jak właśnie Ewa mówiła, wspominając o pracy średniowiecznych skrybów, na pergaminie można pewne rzeczy wymazać, może nie mówiła, mówiła o tym, że można było przekreślić, ale można też było wymazać i to jest super, bo pergamin jest takim materiałem, na którym rzeczywiście można wyskrobać w taki sposób, że tego nie widać. Także zdarzyło mi się na takim zleceniu dla jakiegoś klienta popełnić po prostu błąd, napisać niewłaściwe słowo, ale sprytnie go wyskrobałam na całkowicie średniowieczny sposób i on nawet o tym nie wie, że ten błąd został popełniony. Ja obiecałem, że też opowiem o swoim błędzie. On wynikał z tego, że ja nie znałem kaligrafii i że nie chciało mi się przepisywać, pisać tekstu ręcznie. Pisałem tekst na komputerze i miałem ustawiony automatyczny słownik. A pisałem tekst o francuskim psychoanalityku, który się nazywa Jacques Lacan. W związku z czym co jakiś czas musiałem wpisywać przymiotnik lacanowski, ale nie zauważyłem, jak to się stało, to nie wiem, że ten automatyczny słownik za każdym razem przymiotnik lacanowski zamienia na pacanowski. I naprawdę tego nie zauważyłem. No i wysłałem ten tekst do redakcji. Reakcja była dość gwałtowna. Wytłumaczyłem, z czego to się wzięło i na szczęście wiązało się to z ich strony z dużym zrozumieniem. Teraz o kwestiach praktycznych. Potem znów odpłynę w jakieś skojarzenia kulturowe, ale na razie chciałbym dla Państwa, którzy na przykład są zainteresowani lekcją kaligrafii, a jeszcze jej nie mają na swoim koncie, to dla tych z Państwa kilka uwag praktycznych. Kto do Waszej szkoły przychodzi i jakie są cele tych osób, które podejmują naukę zazwyczaj? Może ja zacznę, Ewa będzie uzupełniać. Ja nie wiem, czy można w ogóle stworzyć kategorię osób, które przychodzą na kaligrafię. Tak? Stworzyłaś. Dobra, Ewa stworzyła kategorię. Ja może powiem od siebie, że ja... dla mnie byłoby to ciężkie, ponieważ przychodzą bardzo, bardzo różni ludzie. Bardzo różni ludzie się interesują kaligrafią, ale mogę powiedzieć, łączy ich jeden mianownik. To są zazwyczaj ludzie ciekawi o otwartych umysłach, którzy chcą czegoś więcej. I to na pewno łączy tych wszystkich ludzi. Natomiast nie wiem, czy byłabym w stanie podzielić ich na kategorie, ale Ewa spróbowała, więc przekazuję jej mikrofon. Ale niech Państwo zapamiętają, że jeśli Państwu przemknęło przez myśl, żeby podjąć studia kaligraficzne, to już samo to znaczy, że są Państwo otwarci, ciekawi i błyskotliwi. I najprawdopodobniej należycie Państwo do jednej z trzech grup. Pierwsza, nauczyciele, którzy chcieliby, żeby dzieci ładniej pisały. To jest naprawdę jedna z najliczniejszych grup takich osób, które myślą o kaligrafii właśnie w bardzo praktyczny sposób. Bo oczywiście dzisiaj kaligrafia czy nauka pisania w szkole jest bardzo, w bardzo opłakanym stanie. Wszyscy zadajemy sobie pytanie dlaczego. Ja spróbowałam postawić odpowiedź, ale to nie, może nie teraz. W każdym razie nauczyciele, którzy uczą w nauczaniu, którzy pracują w nauczaniu początkowym, przepraszam, nie wiem jak to sformułować poprawnie, ale wiadomo o co chodzi. Ci, którzy uczą dzieci pisać, też zadają sobie takie pytanie i bardzo chcieliby dzieciom pomóc, żeby ten charakter pisma jednak wypracować nieco ładniejszy niż to, co zazwyczaj wychodzi z tych pierwszych początkowych lat nauki. Druga kategoria osób, które przychodzą najczęściej na warsztaty kaligrafii, to są ludzie, którzy zajmują się albo grafiką, albo projektowaniem szeroko rozumianym, czy pracują właśnie w jakimś designie, no w takich branżach, gdzie wymagana jest albo mile widziana jest taka kreatywność, również jeśli chodzi o litery, napisy i tak dalej. No i trzecia kategoria to są po prostu ludzie, którzy bardzo chcieliby mieć do czynienia z pięknem. A kaligrafia jest moim zdaniem czymś pięknym. No,
I ta tęsknota za pięknem, potrzeba piękna, myślę, że może się tutaj realizować. I to są właśnie ludzie, którzy nie muszą w praktyczny sposób wykorzystywać umiejętności czy wiedzy na temat kaligrafii właśnie w taki sposób jak nauczyciele czy graficy, że w zawodzie, który wykonują, ale chcą raz na jakiś czas obcować z pięknem. Także nie wiem, czy się pomyliłam, czy kogoś pominęłam. Jeśli nie czują się Państwo przynależni do którejś z tych grup, bardzo przepraszam, nie chcę nikogo wykluczyć, wręcz przeciwnie. I na pewno jesteście w otwartych umysłach. Ja jestem przekonany, że... Znaczy ja na przykład chciałbym się już zapisać. Do mnie czy do Basi? Zapisać się na zajęcia kaligraficzne, a kto będzie prowadził, to oczywiście ja się poddam paniom jako nauczycielkom. To właśnie i będę robił to, co panie mówią. Że... Trochę zależy to od epoki. My się tak z Basią wspaniale podzieliłyśmy. Bardzo się cieszę, że mogę z Basią współtworzyć w ogóle piękną literę i przestrzeń naszą warsztatową, szkołę tak zwaną. Bo my się tak fajnie podzieliłyśmy, że Basi zainteresowania to jest głównie średniowiecze, chociaż nie tylko, ale głównie. Moje to jest właśnie to, co jest po średniowieczu, ale też nie tylko, bo średniowiecze też bardzo lubię. Także fajnie się tak podzieliłyśmy. Dlatego tak zapytałam tylko i wyłącznie. Rozumiem. No to chyba średniowiecze bym wybrał, nie dlatego, że... Że do Basi. No ze względu na te zainteresowania związane z skrybami, kopistami. Jak to szło do tego, że w pewnym... No bo z punktu widzenia biznesowego tworzenie podręcznika, który pozwala ludziom uczyć się kaligrafii samodzielnie, jest czymś zaskakującym, jeśli się chce prowadzić szkołę kaligrafii i przyciągać tych ludzi do siebie. No to jak do tego doszło? To jest moja historia, ją zawsze opowiadam. Niektórzy już wiedzą, bo byli na takim spotkaniu. To jest historia dwóch przyjaciółek, które spotkały się na kawie pewnego razu na ulicy Felicjanek. Ewa wtedy miała takie bardzo fajne mieszkanko i zaprosiła mnie. Wiesz, Basia, przyjdź, posiedzimy, popijemy herbatkę, ci zrobię fajną. Fajne herbatki robiła Ewa, to nadal robi. No i przyszłam, fajnie, siedzimy i Ewa nagle... Wiesz, Basia, może byśmy książkę napisały, wiesz, podręcznik do kaligrafii. I w zasadzie to spotkanie takie niezobowiązujące, dwóch przyjaciółek, ciasteczko, kawa, przerodziło się w projekt pod tytułem Książka do kaligrafii. I ja w pierwszym momencie troszkę osłupiałam. Po pierwsze dlatego, że nie czułam się na siłach i naprawdę uwierzcie mi Państwo, to nie jest fałszywa skromność. Ja do dzisiaj nie czuję się na siłach pisania tej książki. I w zasadzie Ewa tak trochę... Nie, że wymusiła, ale jakby nigdy nie podjęłabym się tego zadania, gdyby nie wyszedł ten pomysł od Ewy. Natomiast jak on się narodził w Ewie w głowie, to ona sama powie. Też nie narodziłby się w mojej głowie tak sam z siebie pewnie, ale wiele osób pytało, jeszcze wtedy nie prowadziłyśmy, bo to ze szkołą to pewnie za chwilę, ale jeszcze wtedy warsztaty kaligrafii, przynajmniej ja, prowadziłam od czasu do czasu, ale nie tak regularnie, nie tak intensywnie jak dzisiaj, w dzisiejszych czasach. I wiele osób pisało po prostu maile z zapytaniem, znaczy z prośbą o polecenie jakiejś książki do nauki kaligrafii. No niestety w tamtym czasie na rynku polskim tych książek do kaligrafii było bardzo niewiele. Były nawet dwie, tylko one po pierwsze były trudno dostępne, prawie w ogóle ich nie było. Jakieś pojedyncze sztuki gdzieś tam można było znaleźć. Po drugie, mnie nie chodziło o taką książkę. Jak miałabym coś polecać, to znaczy uważałam, że nie do końca są to książki, z których można rzeczywiście nauczyć się kaligrafować. One podpowiadały pewne rzeczy, rozwiązania oczywiście, że tak, każda książka jest cenna. Tutaj nie chciałabym żadnej jakoś tam umniejszać czy coś takiego, ale nie były to takie podręczniki z prawdziwego zdarzenia. I wtedy pomyślałam sobie, że nie czułam się też na siłach, bo to było już naprawdę dawno temu, to było jakieś 10, 11, 12 lat temu, kiedy ta myśl w ogóle pojawiła się w mojej głowie, że pewnie przyjdzie taki czas i może taka książka powstanie, ale wiedziałam wtedy, że to jest jeszcze za wcześnie. Jeszcze wtedy nie znałam się z Basią i jak poznałam Basię, to ten temat wrócił, bo też oczywiście to było tak, że też jak poznałam Basię, Basia z kolei miała takie marzenie o utworzeniu szkoły w kaligrafii, szkoły kaligrafii w Krakowie i utworzyła taką szkołę i zaprosiła mnie do tej szkoły, żebym poprowadziła zajęcia właśnie z innych stylów pisma. I wtedy tak zaczęłyśmy wymieniać się doświadczeniem i tym wszystkim.
w końcu przyszedł taki moment, że poczułam, że można wrócić do tego pomysłu i spróbować. Ale to jeszcze trochę trwało. Taki podręcznik jak Piękna Litera powstaje naprawdę długo. Nie jest to prosta praca też. Nie jest to prosta praca. Ja myślę, że pani Monika też mogłaby o tym wiele opowiedzieć. Właśnie teraz panią Monikę chciałem zaprosić do naszej rozmowy, żeby powiedziała już nie tyle, jak przyciągnęła do siebie i z jakich powodów przyciągnęła do siebie autorki, ale w jaki sposób pani pracowała z już samym tekstem, materiałem, który pani otrzymała od pani Ewy i pani Barbary. No, pracowałyśmy długo. To na pewno. Historia wyglądała tak, że właśnie wtedy, kiedy panie przekupiłam, że tak, żeby tutaj przyszły do nas, a ja im coś pomogę, dostałam coś, co było no tak wstępnie złożoną książką z jakimiś umieszczonymi ilustracjami. No i panie tak pokazały mi, co ja sądzę na ten temat. A że szczera jestem zawsze do bólu, powiedziałam, że to się do niczego nie nadaje. I że jeżeli cokolwiek mamy z tym zrobić, to ja muszę po prostu to zrobić od początku, bo to tak trochę jak przerabiać stary garnitur, tak? No niby będzie, ale tu będzie się marszczył gdzieś zawsze. I wtedy poprosiłam panie, żeby dostarczyły mi teksty i dostarczyły mi ilustracje. I żeby mi dały trochę czasu, bo ja muszę się z tym wszystkim zapoznać, muszę to sobie przeczytać i zastanowić się, co z tym wszystkim zrobić. Ja zawsze moim studentom mówię taką rzecz, że projektant potrzebuje wytycznych. Bo jeżeli tych wytycznych nie ma, to trochę taki balonik na wietrze, tak bez sznurka odleci. No i takim sznurkiem dla projektanta są zawsze wytyczne od autorów, wydawcy. I panie miały trochę takich wytycznych. Panie miały pomysł na konkretny format tej książki, dokładnie określony w milimetrach, co było bardzo ważne. I to był dobry format. Tak, stwierdziłam, że format jest dobry i to zostawiamy. Miały też wizję tego, jaki mógłby być papier do tej książki i papier też był bardzo dobrym wyborem. Powiedziałam, że papier zostaje, okej, natomiast cała reszta jest do zmiany. A nie, była jeszcze jedna rzecz. Była jeszcze jedna rzecz, do której musiałam się dostosować, ale tak projektanci tak mają, dostają zlecenie, muszą się dostosować. Był wybrany krój pisma. Tak, ponieważ pani Ewa z racji różnych tam kontaktów miała wybrany i zaklepany i do tego musiałam się dostosować. Ale miałam taką dowolność, że mogłam dobrać sobie drugi. To też z tego też skrupulatnie skorzystałam. Mogłam dobrać, bo wymyśliłam, że trzeba go dobrać, to sobie dobrałam. I muszę powiedzieć, że praca z paniami to jest trochę taka praca z klientem idealnym. Tu muszę je pochwalić, chociaż nie było łatwo momentami, ale panie są otwarte, inteligentne, w związku z czym bardzo łatwo dostosowały się do zaistniałej sytuacji i często zgadzały się z moimi propozycjami i pomysłami. A czasami było to tak, że ja panie zmuszałam do przeróbek. Zmuszałam je. I muszę powiedzieć, że czasami dochodziło do takich sytuacji, że ja po złożeniu całego tekstu mówiłam, no ale bardzo mi przykro, ale to nam się nie mieści. No i co teraz? Ja mówię, no to proszę z tych 5 zdań zrobić 2. Albo było tak, że wiecie panie, brakuje mi tutaj 3 wierszy, żeby nam się ładnie strona zamykała, to musicie coś dopisać. No i panie siadały i pisały. Nie, czasami... Na telefonie panią Monikę Wojtaszek-Dziadusz, to zastanawiałam się, czy odebrać, bo boję się, że znowu każe mi coś dopisywać. I ja po prostu naprawdę na takim końcowym etapie projektu, kiedy już wszystko jest złożone, już tylko się marzy, żeby poszło do drukarni, a tutaj znowu pani Monika dzwoni i wypadł jej jeden wyraz i muszę wszystko od nowa zastanawiać. To były dramatyczne chwile. Ale ja też bym bardzo chciała jeszcze powiedzieć taką jedną rzecz na temat pracy pani Moniki. Otóż większość, myślę, z państwa, którzy tutaj jesteście, znacie Piękną Literę, też już jest pierwszego tomu i ten drugi tom. I jeśli państwu się dobrze korzysta z tego podręcznika, to jest zasługa tylko i wyłącznie pani Moniki. Bo pani Monika, jak dostaje od nas materiał, bardzo często ma sugestie takie, na przykład...
proszę pani Ewo, tego nikt nie zrozumie. Albo obawiam się, że może nikt tego nie zrozumieć, jeśli będzie napisane w taki sposób. Może trzeba byłoby pomyśleć, żeby zrobić to trochę inaczej, przedstawić inaczej, pokazać inaczej albo inaczej opisać. Także naprawdę ta praca jest bardzo ważna, bo my też z Basią jak pracujemy, dla nas pewne rzeczy są oczywiste. Okazuje się, że one wcale nie muszą być tak oczywiste dla odbiorcy i pani Monika jest właściwie takim pierwszym odbiorcą tego, co my tam wykombinujemy sobie, napiszemy i pokażemy. I dzięki pani Monice, myślę, korzysta się z tej książki tak fajnie, a takie mamy zwroty i bardzo jesteśmy ucieszone tym faktem i pani Monice bardzo za to dziękujemy. Tak, no ja się cieszę, że panie są zadowolone. Jeszcze chciałam powiedzieć, że a propos błędów. Pani miały wybrany konkretny format książki i miały wybrany konkretny papier. No z racji zawodu dużo różnych książek o projektowaniu czytam. Miałam w ręku książkę, która w pewien sposób przypominała to, co miało nam potem docelowo wyjść pod względem wydawniczym. I w pewnym momencie ta książka mi się rozpadła i panie się martwiły, że co to będzie, czy ich książka się nie będzie rozpadać, bo chciały zastosować podobny jakby sposób oprawy tej książki. Ja tak popatrzyłam i mówię tak, ale ona od początku powinna być rozpadnięta. No i tutaj takie było, ale jak to rozpadnięta od początku? Ja mówię, no tak, żeby ona się dobrze rozkładała na płasko, skoro pani chcecie, żeby ktoś z tego korzystał i żeby się nie zamykała, mało tego, żeby dało się skopiować liniuszki, no to ona musi się po prostu dobrze otwierać i nie może się nikomu zamykać podczas korzystania. W związku z tym ona powinna być rozpadnięta, czyli nie przyklejona do okładki z obydwu stron, tylko z jednej. A to się tak da? To zaraz sprawdzimy, czy się da. No i oczywiście dwa telefony do drukarni. No pewnie da się, można tak zrobić. No i jest. Także tutaj opowiem, mam dykteryjkę, tak? Po wydaniu pierwszej części były telefony do wydawnictwa, że książka jest zepsuta, bo się rozpada. No i dopiero potem pokazała się na stronie wydawnictwa informacja, że książka jest tak zrobiona, że wygląda jakby była zepsuta, ale tak ma być. Mam pytanie, tak? Pani ja tylko jedną dygresję, ale związaną z tematem. Chciałam dorzucić, co myślę, że dla nas też z Ewą było bardzo ważne w projekcie i pani Monika o tym wiedziała też od początku, że my z Ewą dzielimy jeszcze jedną miłość, mianowicie miłość do przedwojnia i międzywojnia. Dla nas takim ideałem podręcznika były podręczniki do kaligrafii, do nauki pisania przedwojenne. I my jak rozmawiałyśmy pierwszy raz o książce właśnie w ten pamiętny dzień na Felicjanek, to już wtedy myślałyśmy, ale jak ma ta książka wyglądać? Wtedy obie uważałyśmy, że ona powinna wyglądać jak przedwojenne podręczniki, ale w pięknej, nowoczesnej formie. Jakby to był nasz cel i ten cel pani Monice się udało zrealizować. Jaki jest wasz stosunek do projektantów fontów, czcionek, które są używane przez nas wszystkich? Czy to sprzymierzeńcy, czy konkurencja? Ale pyta pan o takie fonty ala kaligraficzne, takie, czy ogólnie fonty? W ogóle fonty, z których korzystamy, na przykład, nie wiem, pisząc na komputerze. Myślałyście w ogóle o tym, że... Nie, ja się nie zastanawiam. Fonty są bardzo potrzebne i to jest bardzo dobrze, jeśli ktoś wie, jak projektować fonty i te fonty projektuje i robi to dobrze, bo nawet do naszej książki potrzebny był font. Może mogłybyśmy napisać tę książkę ręcznie w całości, ale nie wiem, czy wtedy by się z niej tak fajnie korzystało i pewnie powstawałaby nie dwa lata, tylko dłużej. Także mój stosunek jest jak najbardziej pozytywny. Również do takich twórców, którzy projektują fonty, fonty właśnie ala kaligraficzne, chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że takich fontów ala kaligraficznych jest całe mnóstwo bardzo złych, tak zwanych złych fontów. To znaczy, no po prostu nie wyglądają one ładnie. Ktoś, kto projektuje taki font, często nie ma pojęcia w ogóle na temat kaligrafii i tych takich podstaw na temat konstrukcji litery i one się źle składają, źle wyglądają. No tutaj trzeba byłoby poruszyć już takie bardzo techniczne sprawy, jak światła międzyliterowe i tak dalej, ale to wszystko musi się zgadzać. Piękna litera to jest przede wszystkim
właśnie proporcja tej litery, odpowiednia proporcja. Więc jeśli to się nie zgadza w takim projekcie właśnie jak font, no to nie będzie to ładnie wyglądać i wtedy szkoda, że używamy takich fontów, bo kaligrafia jest teraz bardzo modna, wraca do łask, jest wiele osób już, my też z Basią przez te 10, ponad 10 lat wykształciłyśmy bardzo wiele osób, które bardzo fajnie kaligrafują i bardzo fajnie się posługują właśnie odręcznym pismem, także można wykorzystywać ręczne napisy, które są oryginalne, może nie tak dokładne jak fonty, ale to tylko na plus. Pani Barbaro? Ja trochę z innej strony, nie wiem, czy to będzie bardziej poetycko, ale zupełnie inaczej. To znaczy, bo pan zadał pytanie, jaki mamy stosunek, tak, do fonciarzy tak zwanych. Ja sobie myślę, że oni marzą o podobnych rzeczach jak my, tylko troszeczkę inaczej realizują, bo to, że my się zajmujemy pismem odręcznym, to, że nas to fascynuje, to jest też dlatego, że pismo odręczne jest takim świadectwem indywidualności każdego człowieka. Nawet jeśli uczymy pisma takiego ustandaryzowanego, tak, to każdy z naszych uczniów będzie to pisał inaczej, bo dodaje swoją osobowość. Pismo zawsze odzwierciedla osobowość, odzwierciedla kulturę, odzwierciedla epokę i tak dalej, i tak dalej. I teraz to jest fascynujące, że mimo to, że można by w zasadzie używać jednego fontu, tak, tak czysto utylitarnie, to tych fontów się tworzy, ja nie siedzę w temacie za bardzo, ale tak myślę, że bardzo, bardzo, bardzo dużo. A dlaczego? No myślę, że powód jest ten sam. To jest jakby ciągłe poszukiwanie pewnego indywidualnego wyrazu, tylko w formie drukowanej, tak? Ale jakby szukamy tego samego w inny sposób, więc jakby ja ich podziwiam. Ja nie potrafiłabym tego robić, co oni robią, bo to nie jest jakby mój zawód i chyba akurat o takim zawodzie nie marzę, ale jest to fascynujące po prostu, ile tego powstaje. I to, co Ewa mówiła, że powstają i dobre, i złe projekty, to jest jakby oczywiste, ale mnie to fascynuje właśnie od tej strony. Nie jestem fonciarzem, ale znam takich i dodałbym tylko do tego, że to jest albo poszukiwanie indywidualnego wyrazu, albo maksymalnie uniwersalnego. Bo ktoś taki jak na przykład Łukasz Dziedzic chce stworzyć w całym swoim geniuszu czcionkę maksymalnie uniwersalną i pojemną, która będzie wykorzystywana w jak największej liczbie języków. Mam jeszcze kilka pytań, proszę Państwa, ale zawieszę teraz swój udział w tej dyskusji i oddam głos Państwu, żebyście wy mogli się do niej włączyć i zadać swoje pytania, jeśli macie Państwo na to ochotę, rzecz jasna. To nie trudne, prosimy. Bardzo proszę. Ja mam pytanie o tą szkołę iluminacji, czy tworzenia iluminacji we Francji. Wspomniała Pani, że to jest bardzo konkretny zawód i że płaci się za tę szkołę dość duże pieniądze. Z czego ci ludzie żyją potem? To wszystko zależy, jakie się ma podejście jakby do tego zawodu, bo we Francji jest taki zawód jak iluminator, czego dowodem jest bardzo oficjalny konkurs, który odbywa się co kilka lat we Francji. To jest konkurs na najlepszego rzemieślnika Francji. To jest bardzo prestiżowe wyróżnienie. Wręcza go prezydent Francji. Teraz ktoś, kto dostał to wyróżnienie, na przykład szewc, tudzież piekarz, bo to w różnych dziedzinach jest, jak sobie zawiesi takie coś w swoim gabinecie czy w swojej pracowni, to natychmiast ma klientów, tak? To po prostu wszyscy wiedzą, że to jest ktoś, kto jest mistrzem w swoim fachu. Tak, i kaligrafia i iluminatorstwo to jest zawód, który też bierze udział w tym konkursie, czyli jakby Francuzi, dla nich to jest zawód. Natomiast co robią? Znaczy ja mogę powiedzieć o mojej klasie. Moja klasa miała 14 osób, co było wyjątkowo dużo i rzeczywiście większość z tych ludzi nie zajęła się później zawodowo sztuką kaligrafii czy iluminatorstwem, tak jak ja, bo ja się tym zajmuję zawodowo. Natomiast większość z nich, znaczy tak, dla większości z nich był to pewne doświadczenie rzemiosła piękna, które później wykorzystali w zupełnie innym zawodzie. Na przykład jedna z osób poszła do szkoły komiksu bodajże w Paryżu. Zupełnie jakby niezwiązane, tak, ale...
związane fundamentalnie, dlatego że znaczy, była, tak. Zajmowała się liternictwem, no to... Tak, dobra, okej. Okay. To źle może się wyraziłam. Przepraszam bardzo, jestem dobrze, wydawcą komiksu, więc... Dobrze, zgadzam się. W każdym razie nie, jakby nie została w tej tradycyjnej formie, tylko tak, poszła w... Ale było to doświadczenie jakby bardzo ważne dla tej osoby. Natomiast większość z nich traktowała to jako doświadczenie czysto hobbystyczne, więc to, no nie wiem, Francuzi są specyficzni, jeśli Państwo mieli okazję spotkać się albo mieszkać we Francji. Nie wiem, co powiedzieć więcej. To rzeczywiście nie jest taki typ szkoły, jakbyśmy sobie wyobrażali tutaj, nie wiem, że ktoś idzie do mechanika i potem zazwyczaj tym mechanikiem zostaje. Nie. To była taka szkoła, ponieważ ona była droga, w tej szkole byli też ludzie, którzy po prostu mieli dużo pieniędzy, a jeszcze nie wiedzieli, co z tym życiem zrobić, więc ponieważ rodzice dali pieniądze, a wydał im się temat ciekawy, to przez 2 lata uczyli się ciekawych rzeczy, ale potem zupełnie czymś innym się zajęli. Także niewielki procent tak naprawdę z tych ludzi zajmuje się potem zawodowo tą dziedziną. Zgadza się. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Najpierw taką anegdotę, że jestem z takiego pokolenia, w którym oczywiście połowa lat 60. szła po prostu kaligrafowem, ale w 4. klasie przewrót niestety technologiczny, długopis i on całkowicie zniekształcił, został nieodwracalny. To tak tytułem żartu. Natomiast ja chciałem zapytać o taki moment, czy bo pani jak studiowały, jaka jest relacja między tą tradycją europejską, a wschodnią, w szczególności chińską, ponieważ tam z natury rzeczy jakby piktografia i czy w ogóle jakoś... No, czy są jakieś fundamentalne różnice, jakie podobieństwa? To ciekaw jestem. No, zabieramy Państwu pytania, ale to nic. Ale teraz chciałabym tylko uściślić, żeby dobrze zrozumieć pytanie. Czy chodzi o różnice między w toku nauczania kaligrafii zachodniej do... Nie, bo to też konsekwencją jest, ale jakie w ogóle, czy te tradycje jakoś do siebie przystawały, przenikały się? No wiadomo, tu mamy alfabet składający się tam z mniej niż 30 w cudzysłowie znaków, a tam no wiadomo, jest w ogóle się w tym sensie ilości znaków, jest rzecz nieporównywalna. Czy one jakoś w historii pani, jak wyglądało? Dziękuję. Nie interesowałam się, czy nie zgłębiałam nigdy historii kaligrafii Wschodu, ale mam takie wrażenie, że kaligrafia tam jest ściśle związana też z taką, u nas jest związana z kulturą, tam również z taką, z jakąś filozofią i takim bardziej duchowym przeżywaniem tej czynności. I myślę, że to jest chyba ta różnica, którą ja odczuwam, ale bardziej intuicyjnie, bo tak jak mówię, nigdy nie próbowałam kaligrafować. Nigdy nie próbowałam kaligrafii ani chińskiej, ani japońskiej, ani arabskiej, żadnej takiej, która nie jest naszą tutaj łacińską kaligrafią. Różnica też na pewno jest taka, że tam kaligrafia do dziś jest bardzo wysoką sztuką i uczy się jej, są na pewno szkoły, są mistrzowie. No, tutaj w Europie Wschodniej czy Środkowej, Zachodniej był taki moment, że kaligrafia trochę przestała istnieć, nie była potrzebna. Tak się wydawało, że kaligrafia nie jest już potrzebna. Teraz się wraca do tego, ale to oczywiście nie jest na taką miarę jak właśnie tam, czy w Chinach, w Japonii, czy nie wiem, Basia, jak ty myślisz, ale ja mam takie jakieś odczucia. Znaczy dokładnie, uzupełniając tylko może dodam, że kaligrafia chińska rozwijała się gdzieś około 4000 lat. Także my jesteśmy, jakby, myślę, że to jest też kwestia dojrzałości tamtej kultury bogactwa. Ja nie mówię, że my jesteśmy ubożsi, tak? Ale jakby to piśmiennictwo u nas ma krótszą historię i też właśnie trochę trudniejszą, jakby dlaczego tak się stało, że kaligrafia nie wyszła na taki wysoki poziom, to myślę, że to jest dyskusja w ogóle na kolejne 4 godziny. Właśnie to porównanie, to jest bardzo ciekawe pytanie, ale myślę, że na zupełnie osobne spotkanie, bo musielibyśmy tu bardzo ciekawe i długie tematy poruszyć. Natomiast w ogóle taki ten wątek chiński, może jeszcze tylko taka dygresja związana. Chińczycy to jest bardzo mądry naród i oni wiedzą, oprócz tego, że wiedzą, że kaligrafia jest sztuką i rzeczywiście do dzisiaj, mnie kiedyś powiedziała, i Chińczycy
Japończycy zresztą też. Mnie kiedyś znajoma powiedziała, że Basia, jakbyś pojechała do Japonii i byś powiedziała, że jesteś kaligrafem, to byś od razu, po prostu twój prestiż by natychmiast wzrósł. Natomiast jak ja swoim takim dalszym znajomym czasami mówię, czym się zajmuję, to się mnie pytają, ale z czego żyjesz zawodowo tak generalnie? Bo to jest twoje hobby, tak? Albo takie pytanie bardzo krótkie, a po co ci to? Ale wracając tylko króciuteńko do wątku tego chińskiego, bo to jest ciekawe. Dzisiaj może nie poruszyliśmy tego wątku, jak wpływa kaligrafia na mózg i w ogóle co się dzieje z mózgiem, kiedy piszemy, bo to jest bardzo ciekawe. Chińczycy to wszystko zbadali. Ja parę lat temu czytałam bardzo ciekawy, bardzo naukowy artykuł, z którego zrozumiałam mniej więcej połowę. On był po angielsku, ale to był naprawdę naukowy artykuł na temat tego, w jaki sposób kaligrafia, terapia kaligrafią wspomaga pacjentów starszych, bardzo w podeszłym wieku, którzy mają już pewne zaniki pamięci, zaniki słownictwa, gdzie to się uwstecznia i właśnie kaligrafia była proponowana jako stymulacja mózgu. Także bardzo, bardzo ciekawy temat, który już teraz też w Europie zaczyna się tym zajmować, bo wczoraj nawet sobie tak włączyłam komputer i spojrzałam troszeczkę na ten naukowy świat i bardzo ciekawe artykuły na ten temat można poczytać, też po angielsku, najczęściej po angielsku, także zachęcam, bo to jest też temat rzeka. To, co się dzieje z ciałem i umysłem człowieka piszącego litery, bo to jest co innego pisać litera, co innego rysować, to jest niewiarygodne naprawdę, a są na to badania, także to są ciekawe rzeczy. To ma ogromny wpływ na rozwój neuronalny mózgu. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Mają Państwo jakieś pytania? Zawsze ten moment, tyle lat doświadczenia i trzeba wyczekać, zaczekać. Tak, proszę bardzo, już daję. Ja należę do kategorii ludzi z grupy 2 i 3. I chciałam powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że wszystkie trzy panie miałam okazję poznać osobiście. Panią Basię na kursie kaligrafii, panią Ewę, a panią Monikę to znam przez ponad połowę swojego życia. Więc to, co chciałam powiedzieć, to połączenie trzech bardzo profesjonalnych w swoim zawodzie osób zaowocowało przepiękną książką, którą tutaj posiadam właśnie. Jest już niestety troszeczkę, że tak powiem, ochytana, czyli używana od grudnia i uważam, że to jest fantastyczny efekt właśnie spotkania, które na pewno przypadkowe nie jest, bo podobno nie ma przypadków. Fantastyczny efekt, który pomaga osobom wszystkich kategorii, trzech kategorii, w tym, żeby się doskonalić w zaciszu domowym. Poza oczywiście kursami fantastycznymi, które panie prowadzą. I mam takie pytanie, kiedy możemy doczekać się kolejnej książki? Życzyłabym sobie na przykład Spenseriana albo jakieś inne średniowieczne kroje. A pani pracuje w wydawnictwie, które wydało książkę? Okej. Ta pani pracuje ze mną na uczelni. Przepraszam, że się tak wyrwałam, ale ja może po części odpowiem na to pytanie, kiedy następna część. Ja panią Barbarę i panią Ewę poprosiłam, żeby mi dały chwilę pożyć. Ponieważ nad pierwszą częścią pracowałyśmy kilka miesięcy i to było, pamiętam, to była wiosna, kiedy panie przyszły z tym początkiem swojej książki, a na Boże Narodzenie książka się pokazała. I to było kilka miesięcy wytężonej pracy. I kiedy zaczęły pracować nad drugą książką, był pomysł na podobny scenariusz, tak? Zaczynamy na wiosnę i kończymy w grudniu, ale się okazało, że to był nie ten grudzień, tylko następny grudzień, tak? Tyle trwała ta praca. Bo się okazało po drodze, że to nie jest jedna książka, tylko zrobiły się z tego dwie książki. I ponieważ panie już wiedzą, ja też już wiem, co będzie w trzeciej części, ale powiedziałam, błagam, dajcie mi chwilę odpocząć. Ale one już pracują teraz, tak.
Wygląda na to, że wykończyłyśmy projektanta. Nie mamy zastępczego, więc musimy poczekać, aż pani Monika się zregeneruje. Znaczy powiemy wam tak, my ten temat strasznie poważnie traktujemy i okropnie się przejmujemy każdą nową książką. I to nie jest tak, że już napisałyśmy dwie, to znaczy, że świetnie nam idzie i trzecia w ogóle, śmigniemy to w weekend. Nie wiem, z każdą książką coraz więcej i coraz dłużej to piszemy. Nie wiem dlaczego w sumie, bo być może też doświadczenie, też wasze głosy, które podpowiadają nam, co można zrobić lepiej. Cały czas nam się wydaje, że można zrobić lepiej i to wiecie jak to jest, jak się nieustannie poprawia i w końcu pani Monika mówi, dobrze, to teraz już nic nie poprawiamy, to bierzemy co jest i koniec, już nie ma poprawek. I wtedy taki głos, ale Ewy, a czy mogłabym wymienić jeszcze jedną ilustrację? Ja przepraszam, to jeszcze coś powiem tu, jak się dorwałam do głosu, bo jak już zakończyłyśmy pracę nad częścią, bo z panią Barbarą poszło łatwo, bo trochę mniej stron miało. Natomiast jeżeli tutaj powiem o pani Ewie, to tak, materiał był obszerny bardzo, co się przekłada na ilość stron, ale w momencie, kiedy zakończyłyśmy pracę, pani Ewa na to wszystko spojrzała i powiedziała tak, Boże, to wszystko jest do wymiany. I to jest tak, jak się pracuje z perfekcjonistą, ponieważ panie są perfekcjonistkami. To jak zobaczyły złożoną książkę i zobaczyły to, co zrobiły, to powiedziały, nie, zawsze pani Ewa, nie, wymieniamy. Na całe szczęście ta wymiana już odbywała się w wydawnictwie, nie u mnie, bo chyba bym oszalała. Ja może jeszcze tylko powiem, jak wygląda proces tworzenia i powstawania takiej książki w całości, bo jeżeli państwo wezmą do ręki jakąś beletrystrykę, no to generalnie wygląda to tak, że projektant wybiera najczęściej format, jeżeli nie jest zadany, jeżeli nie jest częścią serii. Papier to też jest dogadywanie się z wydawcą, ale ten układ typograficzny, który składa się z marginesów, doboru kroju pisma, interlinii i potem to się wlewa doświadczony składacz to szybciutko robi, potem poprawia, czyta to redaktor, poprawia, zagląda do tego autor, idzie to do druku. Natomiast to, z czym tutaj mamy do czynienia w przypadku pięknej litery, to nie jest tak łatwo, dlatego że bardzo często te teksty, które panie przygotowały, ja część z nich musiałam, powiedzmy, ciąć, tak, wybierać kawałki, to co pójdzie do opisu, to co będzie jakby ciągłym tekstem, też mierzyć, gdzie nam się te ilustracje wszystkie pasują, żeby za bardzo nie przynudzać, jeżeli w książce znajduje się odpowiednia ilość wierszy, one się mieszczą na stronie, są ustawione na odpowiedniej interlinii i teraz trzeba było to wszystko wymyśleć tak, żeby to pismo ręczne mieściło nam się w pewnych, powiedzmy, modułach i sekwencjach, żeby później to wszystko się ze sobą zgadzało. No i to było bardzo trudne. W związku z tym ta współpraca była nieustanna. To nie było tak, że ja powiedziałam, że mamy taki krój pisma takim stopniem na takiej interlinii, a teraz się martwcie. Tylko w zasadzie ja wszystkie te książki wstępnie składałam sama. A redakcja dostawała to na końcu i oni tylko już sprawdzali błędy i opracowywali ilustracje, chociaż część ilustracji robiłam ja, dlatego że żeby ten ktoś, kto dostanie ode mnie ten materiał, już technicznie go mógł opracować dalej, on musiał znać zasady, tak? Czyli część ilustracji musiałam przygotować ja po to, żeby panowie, którzy już się tym składą i obróbką ilustracji zajmą, wiedzieli, jak mają to zrobić. No i dlatego właśnie prosiłam panie, że potrzebuję trochę odpocząć, bo ja to wszystko musiałam zrobić na początku sama. Także tyle. Znaczy, tylko wrócę do pytania, bo padło pytanie, jakie będą pisma, więc my niestety z Ewą jesteśmy zobowiązane tajemnicą do kwietnia? Nie. Możemy powiedzieć? Dobra, nie jesteśmy zobowiązane, tajemnicą. Zmieniła się sytuacja, myślałam, że jesteśmy, więc możemy zapowiedzieć w sumie. To będzie premiera, uwaga. No nie wiem, może jakiś dżingiel zrobimy. Ewa, zrób dżingiel. Ja będę robiła, bardzo bym chciała, to nie jest na 100%, tylko na 99,9. Daję sobie ten taki jedną setną na zmianę, jakby co. Ale bardzo bym chciała zrobić pismo rondowe, francuskie pismo rondowe. Część osób już zna, ostatnio cieszące się ogromną popularnością, jeśli chodzi o wybór warsztatów, co mnie bardzo cieszy, bo pokochałam to pismo, jest bardzo piękne i takie chciałabym zrobić w trzecim tomie.
A ja po wczesnym średniowieczu i fascynacji minuską karolińską, która jest fundamentem naszej kultury i naszego pisma, o czym możecie się przekonać, jak przeczytacie rozdział wstępny. Przeczytajcie. Ja wiem, że dużo kartek mi wyszło, ale warto przeczytać. Polecę na koniec średniowiecza i zajmę się takim pismem schyłku, czyli bastardą. Już takie półkursywne. Widzę, że bastarda się podoba, świetnie. My z Ewą będziemy się starały oczywiście jak najszybciej napisać, natomiast ważniejsze jest, żeby to dobrze napisać, sami wiecie, więc staram się to dobrze napisać. Natomiast nie wiem, czy ja mogłabym przejąć taką rolę na chwilę pana, dosłownie na jedno pytanie. Proszę bardzo, tylko pani będzie pytać publiczność. Tak, chciałabym zadać pytanie publiczności. Moje pytanie jest takie, bo część z was już korzystała z podręcznika i chciałam się zapytać, które z rozdziałów szczególnie wam się podobają, które uważacie, że są tak praktycznie napisane, to jest jedno pytanie, a drugie takie, czy macie jakieś uwagi dla nas, czy macie jakieś sugestie, wzbogacenia, czy zmiany, czy coś wam sprawiało trudność. Myślę, że to dla nas będzie bardzo dużą pomocą i jakby cały czas zbieramy takie głosy, ludzie do nas piszą różne rzeczy i to jest jakby, wasz głos jest najważniejszy, bo to wy z tych książek korzystacie. Czy ktoś z państwa chciałby skomentować to teraz, czy też korespondencyjnie? Sekcja komentarzy jest na razie bardzo oszczędna. Ale znacie państwo autorki, ci, którzy uczęszczają na kursy albo którzy mieli z nimi do czynienia, bądź z książką, więc widzicie państwo, że jest potrzeba. Niech państwo skomentują to w pewnym momencie. Należy pozostawić publiczności niedosyt, w związku z czym będę się zbliżał do końca, jeśli panie pozwolą. Ale mam jeszcze na koniec dwa pytania, znaczy jedno pytanie i jeden komentarz. Komentarz będzie krótki, pytanie też, chociaż one są anegdotyczne. Jest takie opowiadanie, nowela Hermana Melvilla, która się nazywa Bartleby, czyli skryba z Wall Street, którego bohater. To opowiadanie prześladuje mnie od wielu lat i postanowiłem, że zadam paniom to pytanie, bo być może panie mnie uwolnią od tego demona, który mnie nawiedza. Bohater tego opowiadania zatrudnia się w kancelarii adwokackiej, która znajduje się na Wall Street. Jest człowiekiem niezwykle potulnym, powolnym, ale nie w sensie wolnego życia, tylko powolnym w sensie takim, że wypełnia wolę innych ludzi. Dostaje zadanie, które polega na przepisywaniu bardzo pięknym, kaligraficznym pismem dokumentów, jakie kancelaria przygotowuje dla swoich klientów. I wszystko działa bez zarzutu. Jest najlepszym pracownikiem, wymarzonym pracownikiem szefa i właściciela tej kancelarii. Ale pewnego dnia, kiedy otrzymuje prośbę, żeby przepisał kolejny tekst, odpowiada, wolałbym nie. I od tamtej pory na wszystkie prośby kierowane do niego przez przełożonego odpowiada po angielsku, I would prefer not to. I setki, tysiące stron powstały na temat tego bohatera i jego decyzji, żeby w pewnym momencie mówić, wolałbym nie. Różni ludzie zastanawiali się, dlaczego tak postępuje. I nikt wiążąco na to pytanie nie odpowiedział. Ale może panie mają pomysł, dlaczego osoba świetnie kaligrafująca, doskonale sprawdzająca się jako przepisywacz, nagle mówi, wolałbym nie. Co się może w kaligrafie, w kaligrafce stać, że się zatnie, no? Ja na przykład mam, ja nie wiem, jak mam panu odpowiedzieć na to pytanie, ale mam ostatnio, tak jak ktoś pisze do mnie, czy mogłabym się zapisać na kurs Copperplate Script, to mam ochotę odpisać, wolałabym nie.
Ale to dlatego, że uczę od 12 lat, czyli od początku, kiedy zaczęłam od 2006 roku tego stylu pisma i rzeczywiście, no nie wiem, może zmęczenie materiału. Kursy też dużo pracowałam teraz przy tej pięknej literze nad kursową angielską. Czuję lekkie zmęczenie, ale to nie tak, że ktoś, kto zapisuje się na kursywę angielską, może na przykład mniej spodziewać się ode mnie, że mniej będę w stanie dać. Ale myślę, że jeśli poczuję taki moment, że już nie jest tak, jak było, to znaczy daję mniej z siebie niż mogłabym, bo jestem zmęczona tym, to na pewno bym wtedy tego nie podjęłabym się i wtedy rzeczywiście odpisałabym, wolałabym nie. To znaczy tak, nie mam pojęcia, dlaczego bohater tak odpowiadał, ale wyobrażam sobie takie sytuacje. Zresztą było w moim życiu, raz odmówiłam wykonania zlecenia i myślę, że drugi raz bym też odmówiła, gdybym na przykład ktoś mnie poprosił, żebym wykaligrafowała Mein Kampf. To bym powiedziała, że wolałabym nie, tak? Bo kaligrafia i słowo kojarzy mi się z czymś pięknym i teraz gdyby ktoś mnie poprosił, nawet też kiedyś zastanawiałam się, że gdyby ktoś mnie poprosił o namalowanie czegoś, z czym jakby moja dusza się całkowicie nie zgadza, to odmówię. Więc być może w tej odmowie bohatera był taki sprzeciw wobec tego, co miał pisać. Natomiast raz odmówiłam, jak to teraz już anegdota nie do końca związana z pana pytaniem, ale raz odmówiłam, jak napisała do mnie studentka, nie powiem której uczelni, która postanowiła, że ja dla niej zrobię pracę kaligraficzną i ona ją przedstawi na zaliczenie. Ale była uczciwa, bo jakby mogła mi to zlecić, nie mówiąc mi po co, bo wtedy bym to wykonała, tak? Natomiast ona powiedziała, że taki ma plan i wtedy powiedziałam, że wolałabym nie, że dziękuję, ale nie będę uczestniczyć w tym procederze. Także no, różne mogą być powody. Ja też taką propozycję dostałam. Chciałem państwu na koniec, teraz część apologetyczna. Z mojej strony, to znaczy pianie z zachwytu na cześć tego podręcznika i całej idei. Chciałem wam przeczytać wszystkim fragment tej książki, o której wspomniałem, czyli książki Mnemozyny Mario Praza, gdzie są dwa fragmenty o kaligrafii. One mi się wydają niezwykle fascynujące. Przeczytam tylko jeden, bo on, ten drugi powtarza to, co on mówi w pierwszym, więc nie ma sensu. Co ciekawe, Mario Praz w tych fragmentach polemizuje z Etienne Suriot, który uznał kaligrafię i posłużył się figurą, motywem kaligrafii za taką dziedzinę, która pozwala nam zrozumieć, na czym polega powinowactwo sztuk, ale do tego stopnia zafascynowany był kaligrafią jako figurą tego powinowactwa, że wszystko zaczęło mu się kojarzyć ze wszystkim i Praz go za to krytykuje, ale zarazem docenia kaligrafię i pisze tak. Czy cała tajemnica pokrewieństwa sztuk nie sprowadza się w swej istocie do sprawy kaligrafii? Być może, że wszystko da się sprowadzić do kaligrafii. Każda epoka ma swoją kaligrafię lub swoje kaligrafie, które temu, kto umie właściwie je odczytywać, mogą zakomunikować coś o cechach charakteru, a może nawet i o wyglądzie piszącego. Podobnie jak z wykopanego fragmentu paleontolog potrafi zrekonstruować całą postać albo całą sztukę, którą odkryto. Ale arabeska, arabeska, którą można wywieźć z muzyki Chopina, nie ma się do tej muzyki, jak kaligraficzna próbka pisma do pełni osobowości żywego człowieka z krwi i kości. Pani Barbaro, pani wcześniej powiedziała właśnie coś takiego, że kaligrafia jest czymś, co wiąże się z naszym indywidualnym charakterem. Był taki pisarz szwajcarski, który się nazywał Robert Walzer, pod koniec życia piszący wyłącznie malutkimi literkami, żeby zaszyfrować swoje teksty, żeby nikt ich nie mógł rozczytać. I w jednej z jego powieści, w Rodzeństwie Tanner, pojawia się postać, która jest skrybą i która kaligrafuje. Tenże bohater w pewnym momencie zaniedbuje się bardzo i
porzuca kaligrafię. I wówczas jego siostra mówi, że całą że spodnie ma w strzępach, w ogóle ubranie ma w strzępach, na co ktoś inny mówi, on duszę ma w strzępach. I tak sobie pomyślałem w kontekście tego fragmentu z Mario Praza, że być może tym, którzy kaligrafują, jednak bardzo zależy na tym, jaką mają osobowość, jaki mają charakter i jaką duszę mają. Dlatego chcą pisać pięknie i dlatego tak wiele czasu spędzają na nauce pięknej litery. To jest bardzo wspaniały projekt i bardzo panią gratuluję, wszystkim paniom tego podręcznika. Państwu ogromnie dziękuję za to, że zechcieliście się tutaj pojawić dzisiaj na dyskusji, żeby posłuchać i podzielić się także swoimi refleksjami. I chciałem państwu bardzo tajemniczo, niezwykle enigmatycznie powiedzieć, że moja obecność tutaj jest ze wszechmiar interesowna. Panie jeszcze nie wiedzą, co my szykujemy. Ale już niebawem się dowiedzą i te panie, i państwo. Kaligrafia w tym roku w Krakowie będzie miała wiele do zrobienia i powiedzenia. Brawo! Pani Monika Wojtaszek-Dziadusz, pani Barbara Bodziony, pani Ewa Landowska. Bardzo paniom dziękuję. Dziękujemy. Nie wiem jak państwa, ale jestem na tyle zaintrygowany, że chyba rozważę zapisanie się do tej szkoły. Może po znajomości odrobinę się skróci. Dziękuję państwu jeszcze raz.